chce się wkomponować, nie da się inaczej, chce się wkomponować w cały ten kwartał, który studiujemy, o ubogich, o bogatych. Chcę tak pokrótce ze swojej perspektywy, z perspektywy biblijnej, właśnie o tym mówić. Swoje rozważania, bo to ja to nazywam, dziękuję serdecznie, ja to nazywam rozważaniami, nie kazaniem, bo to kazanie to jest takie bardzo górnolotne słowo. Ja uważam, że ja się nie nadaję do kazań. Ja mogę coś jakieś przemyślenia, dzielić się z jakimiś przemyśleniami, jakieś spostrzeżenia, natomiast kazanie to może ktoś taki, Pan Jezus o kazanie na górze, jak powiedział, to powiedział. Ale do pewnych rzeczy chcę się właśnie odnieść. Te swoje rozważania zatytułowałem sobie, tak dla siebie, Ubodzy a Królestwo. Bo w całym tym kwartale mówimy właśnie o ubogich, że Pan Jezus powiedział, że ubogich mieć będziecie. Tak, zawsze mieć będziecie. Takie słowa z Ewangelii Łukasza brat Darek czytał, ale ja jeszcze inne chcę przeczytać, też z Ewangelii Łukasza, które wypowiedział Pan Jezus. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział. I 18 werset. Pan Jezus wszedł do świątyni, podali mu księgę i on otworzył na księdze Izajasza proroka. I czytam 18 werset. Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. Pan Jezus tu mówi na początku swojej misji ziemskiej, że Ewangelia będzie zwiastowana dla ubogich. To jednak na jakiej zasadzie ci ubodzy mają pierwszeństwo do Królestwa Niebieskiego i czy mają w ogóle takie pierwszeństwo ubodzy? Jakie błogosławieństwa muszą otrzymać ubodzy, żeby mieć takie pełnomocnictwa do Królestwa Niebieskiego? Czy dają im jakieś, mają jakieś przywileje? Materialne ubóstwo może być pomocne w dostaniu się do Królestwa Niebieskiego, w dążeniach do Królestwa Niebieskiego, ale wcale nie gwarantuje tego Królestwa. Bo bogaty może mieć dostęp do Królestwa, mimo że jest bogaty, ale niekoniecznie. Ale może też dostąpić zbawienia. Wcale bogactwo czy ubóstwo wcale nie jest takim kryterium do otrzymania zbawienia. Ani ubogi, ani bogaty nie mają pierwszeństwa w tym, że oni są w jakiś sposób uprzywilejowani. Ale Pan Jezus wyraźnie mówi, że ubogim będzie głoszona Ewangelia. Czy to ubóstwo, Pan Jezus mówi o ubóstwie takim fizycznym, takim, żeby chodzić koniecznie w łachmanach, czy mieszkać gdzieś tam w jakiejś ubogiej chatce? Czy to chodzi o skromność przede wszystkim? Chodzi o skromność. Ubogi, skromny, cichy. Jest w Biblii przestroga dla bogaczy. I chciałbym otworzyć też Ewangelię Łukasza, bo tu większość tekstów zaczerpnąłem z Ewangelii Łukasza. I Ewangelię Łukasza z 6 wersetu, przepraszam, z 6 rozdziału. I 25, 26 werset czytam. 6 rozdział Ewangelii Łukasza, 25
24-25 werset. Ale biada wam bogaczom, bo już odbieracie pociechę swoją. Biada wam, którzy teraz nasyceni jesteście, gdyż będziecie cierpieć głód. Biada wam, którzy teraz śmiejecie, bo smucić się, który teraz się śmiejecie, bo smucić się i płakać będziecie. To jak to już bogaty jest przekreślony? No według tych słów to biada bogaczom, bo teraz się śmiejecie, a później się będą smucić. W jakim kontekście tu Pan Jezus mówił o tych bogatych? Czy faktycznie im biada jest, czy bogaty to tylko widzi bogactwo i nic innego? Pan Jezus miał na myśli i powiedział taką przypowieść, może ja jej nie będę czytał całej, o bogaczu i Łazarzu. Zapisana ona jest w 16 rozdziale Ewangelii Łukasza od 19 do 31 wersetu. I powiem tylko, w czym rzecz. Żeby ktoś sobie nie myślał, że ta przypowieść mówi o czyśćcu. Bo tak można pomyśleć, bo to jest przypowieść. I w tej przypowieści jest bogacz, jest Łazarz. I ten Łazarz rozmawia z Bogiem i mówi mu, żeby wysłał Łazarza do swoich braci, do swoich bliskich, którzy jeszcze żyją, to być może, że usłuchają głosu tego Łazarza, który zza światów poszedł i nawrócą się. A Pan Jezus mówi, mieli Mojżesza. Jeżeli Mojżesza nie posłuchali, to i nikogo więcej nie posłuchają. I Łazarza nie posłuchają. A więc tu o taką przestrogę chodzi, o takie bogactwo, którzy przywiązują wagę tylko do bogactw tego świata. Ale czy bogactwo nie może być błogosławieństwem od Pana? Czy na przestrzeni dziejów nie było ludzi bogatych i którym Bóg błogosławił? Byli ludzie. I Biblia sprawozdaje właśnie o takich ludziach. Może ja krótko tylko o trzech powiem ze Starego Testamentu. Nie będę się oczywiście omawiał każdej z tych postaci, bo wszyscy wiemy, kim ci ludzie byli i że byli bogatymi ludźmi, czy zasobnymi w materialne dobra, ale nie tylko w materialne. Właśnie w większości w duchowe dobra byli bogaci i dlatego nie przywiązywali wagi do tych dóbr materialnych. W pierwszej księdze Mojżeszowej czytamy o Abrahamie, że Abraham był zasobny w dobra materialne, miał krów, miał trzodę i miał wszystkiego w bród. Jak wyszedł z Ur Chaldejskiego, czy z Haranu, to prowadził to całą karawanę tego wszystkiego i był majętny. Ale nie przywiązywał tak wagi do tego wszystkiego. Pan Jezus mówi również, Pan Bóg mówi w Biblii o Jobie. Co prawda nie mówi już z początku, że był bogaty, tylko szatan wypomina Bogu, że błogosławisz mu, a Job nie za darmo ci cześć i chwałę oddaje. Ale w 42 rozdziale i 12 wersecie w Księdze Joba możemy przeczytać, że Bóg błogosławił w dwójnasób i Job miał wszystkiego pod dostatkiem. A już nie chcę mówić o królu Salomonie. Ten to był dopiero bogaty. Jak czytałem pierwszą Księgę Królewską i czytałem, co ten król Salomon miał, to się w głowie nie mieści. On miał wszystko, czego dusza zapragnie i ponadto. Ale co z tego? Salomon na starość powiedział, że to jest wszystko marność nad marnościami. I może otwórzmy sobie Księgę Kaznodziei Salomona,
bo to są bardzo ważne nauki wynikające z tego bogactwa i z tych przemyśleń króla Salomona. I w pierwszej, w księdze Kaznodziei Salomona i w pierwszym rozdziale i 17 wersecie przeczytać takie słowa. I postanowiłem szczerze poznać mądrość i wiedzę, szaleństwo i głupotę, lecz poznałem, że to jest gonitwą za wiatrem. Tak samo mówi o bogactwie. Drugi rozdział tej samej księgi i 11 werset. Czytamy takie słowa. Potem zwróciłem uwagę na wszystkie moje dzieła, których dokonały moje ręce. I na mój trud, który włożyłem w pracę. Oto wszystko jest marnością i gonitwą za wiatrem. Nie daje żadnego pożytku pod słońcem. A miał takie rzeczy, że się w głowie nie mieści. Ile pałaców, ile bogactwa, ile koni, ile wojska, ile rydwanów. I jeszcze w 12 rozdziale tej samej księgi w 8 wersecie czytamy takie rzeczy. Marność nad marnościami, mówi kaznodzieja. Wszystko to marność. To te dobra materialne, którymi się on otaczał, stwierdził, że to jest wszystko marność. I w końcu powiedział, bój się Boga. Końcowa nauka kaznodziei Salomona. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań. I polegaj na Bogu, tak co Zbyszek mi podpowiada. I polegaj na Bogu, bo Salomon sobie zapomniał o Bogu. Najpierw zrobił dobrą rzecz, jak objął panowanie nad Izraelem, to modlił się tylko o mądrość, ale później tak trochę go, to wszystko, co go otaczało, odciągnęło od Boga i wiemy, że nie był nie tylko... że był mądrym, ale również był bogatym, ale i zgłupiał, bo te dobra, które posiadał, wykorzystywał w złych rzeczach. No bo miał 700 żon, 300 nałożnic, a oprócz tego, żeby zadowolić to wszystko, to budował świątynie dla bogów jakichś tam wymyślonych przez te żony i nałożnice, a więc zupełnie przez jakiś czas odszedł od Boga, ale opamiętał się. Opamiętał się i te nauki, które, te mądrości, które na koniec spisał, są podstawą jego nawrócenia. Ale w Nowym Testamencie też mamy jakby sprawozdanie o tym, że byli ludzie bogaci, którzy byli wiernymi Bogu i spożytkowali swoje dobra materialne w szczytnym celu. I ja tylko chcę o dwóch powiedzieć, o jednym króciutko, bo niewiele o nim Biblia sprawozdaje, że jakoś się rozdawał, ale pisze, że rozdawał ubogim. Chodzi mi o Korneliusza. O Korneliusza, do którego przyszedł apostoł Paweł z misją. Korneliusz to był poganin, to był rzymski setnik. A jednak Biblia sprawozdaje w Dziejach Apostolskich. Otwórzmy Dzieje Apostolskie i 10 rozdział. Czytamy w dwóch pierwszych wersetach 10 rozdziału takie sprawozdanie o Korneliuszu. A pewien mąż w Cezarei imieniem Korneliusz, setnik kohorny zwany Italską, pobożny i bogobojny wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga. Hojne dary, hojne jałmużny ludowi dawał. Jakiemu ludowi? Tym ludziom, co potrzebowali. A więc był bogobojny, pobożny, mimo że był Rzymianinem, mimo że był poganinem, ale dawał dobre, duże daniny, czy hojne daniny ubogim. I drugą postacią, która też była podobna Korneliuszowi, to był Zacheusz.
Biblia też sprawozdaje o nim, że on wylazł tam gdzieś na drzewo, żeby, bo był niskiego wzrostu, żeby Pana Jezusa zobaczyć, ale Pan Jezus przejrzał go, co on chciał, kazał mu zejść i gościł w domu Zacheusza. Zacheusz był zachwycony Panem Jezusem i co zrobił, co powiedział? Że połowę swojego majątku odda na biednych, na ubogich, a jeżeli by komuś coś zrobił ponadto, to odda jeszcze w czwórnasób. A więc był bardzo szczery. Bardzo szczery. Mimo, że był bogaty, to dzielił się z tymi, co miał. Job tak samo, Biblia sprawozdaje, że pomagał biednym i modlił się za synów, za swoje dzieci, żeby ewentualnie jakby zgrzeszyli, na wszelki wypadek, gdyby zgrzeszyli, to żeby Bóg im przebaczył. Ale są różni ludzie i różne postawy. Znacie taki przypadek opisany w Biblii, Ananiasz i Safira? Biblia nie sprawozdaje, że oni byli bogaci. Mieli rolę, mieli pole i chcieli sprzedać tylko i oddać na ubogich te swoje pieniążki za tą sprzedaną rolę. Tylko, że nie byli szczerzy w tym, co robili. Mogli powiedzieć, że sprzedamy, zostawimy sobie połowę albo jedną czwartą, a resztę przeznaczamy dla potrzebujących. A oni zrobili tak, jak zrobili. No i ponieważ nie byli szczerzy, to spotkała ich niespodzianka, kara. Kara, ja wiem, czy kara. Nie można nazwać, że Bóg karze w ten sposób. No ale skłamali Bogu. Przeczytajmy może pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza. Otwórzmy pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza. I tam jest w 6 rozdziale. Tam jest rada dla bogaczy. W 6 rozdziale od 17 wersetu czytam. Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. Ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi. Gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. To jest rada dla bogaczy, ale jest również ostrzeżenie dla bogaczy. I może przeczytajmy w tym samym rozdziale od 6 do 10 wersetu. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. I dlatego Karpiel Bułecka śpiewa, że pójdziesz boso. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestańmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła. I w liczne, bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Sami, Biblia sprawozdaje, dzięki temu, że byli tacy chciwi. Ale czy biednym nic nie grozi? Są ludzie biedni, którzy
za wszelką cenę, no chcą żyć, bo to wiadomo. Porywają się na wszystko. Nawet do kradzieży i do wszystkiego, żeby tylko przeżyć. Ale to wydaje się ludzkie. No, człowiek nikt nie chce umierać z głodu, a jak mu nie pomożemy, to być może, że kradnie. Dlatego król Salomon dał taką radę. I otwórzmy sobie Przypowieści Salomona. Rada, a jednocześnie modlitwa to jest. Przypowieści Salomona, otwórzmy jeszcze raz. Tamta była Księga Kaznodziei, tu jest Przypowieści Salomona. I I 30 rozdział z tych przypowieści. I czytam od 7 do 9 wersetu. Proszę cię o dwie rzeczy. Nie odmów mi, zanim umrę. Oddal ode mnie fałsz i słowo kłamliwe. Nie nawiedź mnie ubóstwem, ani nie obdarz bogactwem. Daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby. Słuchajcie dalej i czytajcie. Abym będąc syty, nie zaparł się ciebie, czyli Boga, albo abym z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważał imienia mojego Boga. To jest złe i to jest złe. Dlatego modlimy się w modlitwie pańskiej. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Kochani, w pierwszym liście Piotra jest uniwersalna rada i uniwersalna modlitwa. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział i 7 werset. To jest dla wszystkich. Tam jest modlitwa, żeby nie być bogatym albo biednym, bo to jest złe i to. Ale tu jest rada taka kompleksowa w piątym rozdziale i 7 wersecie. Wszelką troskę twoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bóg wie, co nam potrzeba w życiu. Bóg wie, co nam dać, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy nie byli głodni, ale niekoniecznie musimy być bogaci, bo to bogactwo w niektórych przypadkach było zgubą dla tych bogatych. Jezus mówił o przypowieść o młodzieńcu, pamiętacie? W Nowym Testamencie i ten młodzieniec, co mam robić, nauczycielu dobry? No sprzedaj to, co masz i idź za mną i naśladuj mnie. No i Biblia sprawozdaje, że poszedł zasmucony, z zwieszoną głową, no bo jak mógł sprzedać to, co kochał, co posiadał i iść za Jezusem? Biblia nie sprawozdaje, czy on się zreflektował i nawrócił, czy nie, ale Pan Jezus tą przypowiedź powiedział o tym, że niektórzy do wartości materialnych przywiązują nadmierną wagę. A Biblia sprawozdaje, że gdzie jest skarb twój, tam jest serce twoje. Jeżeli skarb jest w niebie, jeżeli naszym skarbem jest Jezus Chrystus, to i serce jest przy Jezusie Chrystusie i wtedy możemy sobie powiedzieć, że złożyliśmy wszelkie troski na Nim, u Niego i wiemy, mamy pewność, że On ma o nas staranie. Ja jestem na 100% pewny. Apostoł Paweł napisał w drugim liście do Koryntian, otwórzmy sobie drugi list apostoła Pawła do Koryntian. I w 6 rozdziale i 10
wersecie czytamy takie słowo. I to pisze do chrześcijan i o chrześcijanach. Jako zasmuceni, ale zawsze weseli. Jako ubodzy, jednak wielu ubogacający. Jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. Jak to pogodzić? Nic nie mieć, a być bogatym i być szczęśliwym. Wszystko posiadać. Wszystko od Pana. Wszystko od Pana. Jeżeli jesteśmy w rękach Bożych, to wszystko to, co Bóg ma, to jest i nasze. Takie było założenie przy stworzeniu. O, w tym drugim liście do Koryntian, otwórzmy ósmy rozdział. I 9 werset chcę przeczytać. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Wydaje się następna sprzeczność. Jezus nic nie miał na tej ziemi, a oferował wszystko. Oferował bogactwo nie tylko z tej ziemi. A więc jeżeli bierzemy przykład z Jezusa Chrystusa, jeżeli jesteśmy pokorni, jeżeli oddamy się w Jego ręce, to też możemy być ubogaceni Jego ubóstwem. Skąd się to bierze? Otwórzmy sobie list apostoła Pawła do Efezjan. I w tym liście jest pierwszy rozdział listu apostoła Pawła do Efezjan. I są tam zapisane takie słowa. O Jezusie. Apostoł Paweł zapisał takie słowa. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Pan Jezus chce wrócić do apelu ewangelizacyjnego. Pan Jezus tak nas kocha, że oddał wszystko, oddał swoje życie za nas i dla nas. I bez względu na to, czy jesteśmy bogaci, czy biedni, bez względu na to, czy jesteśmy grzesznikami, czy już kroczymy z Jezusem Chrystusem, to jesteśmy Jego dziećmi. I oddał życie za wszystkich. To się wydaje nielogiczne, bo sama Biblia sprawozdaje, że za przyjaciela, czy za dobrego, to jeszcze można by życie oddać, ale za wszystkich? Za łotrów, za złoczyńców, za zboczeńców. Pan Jezus za wszystkich umarł. I wszystkim daje jednakową szansę. I biednym, którym wydaje się, że mają pierwszeństwo, ale niekoniecznie. I bogatym. Wszystkich nas chce zbawić. I wszyscy jesteśmy dla Niego kochani. Wszyscy jesteśmy dziećmi Jego. I apel do mnie i do wszystkich nas, żebyśmy chcieli wykorzystać ten dar łaski, którym nas chce obdarzyć Pan Jezus i skorzystali z tego daru łaski. Żebyśmy przyszli tacy, jacy jesteśmy. Nie próbowali się tłumaczyć, czy nie próbowali wybielać się przed Nim, bo przed Jezusem, przed Bogiem się nic nie ukryje. Tacy, jacy jesteśmy, przyjdźmy, oddajmy się w Jego ręce i bądźmy spokojni u Jego stóp. Amen.